Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl. Witam was już w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Little Nightmares. No i cóż, standardowo przechodzimy sobie do komentarzy przed jakby głównym odcinkiem, żeby przeczytać, co tam ciekawego napisaliście. I nie wiem, czy to jest spowodowane wypaleniem tą serią na moim kanale, czy tym, że być może za szybko nagrywam, albo wy niektórzy nie macie czasu, ponieważ mało strasznie komentarzy jest odcinka na odcinek. I prawdę mówiąc, trochę mnie to smuci i zarazem zastanawia, dlaczego. No nic to, możliwe, że pod następnym odcinkiem i prawdopodobnie ostatnim odcinkiem się postaracie. Nie no, oczywiście jaja sobie robię. Przejdźmy zatem do komentarzy, ponieważ mamy dwa komentarze do przeczytania. Też wprowadziłem małe urozmaicenie, które tam spowoduje, że osoby, które nie chcą słuchać tych komentarzy, to mogą sobie oczywiście przewinąć. Tak więc jeżeli nie chcesz słuchać tego, co tutaj teraz będzie czytane, to przewij sobie do takiej oto minuty. Okej, zaczynamy od halloweenowego faficzka. Szczerze? Słaby kucharz. Nawet nic nie ugotował dziewczynce, kiedy była głodna. Lepiej niech się zapisze na praktyki do Rustiego Warlusa. Uwielbiam te nawiązanie do Crasha Twinsanity. Mimo, że to nie jest żadna teoria ani nic, to jednak śmieszny komentarz i stwierdziłem, że stawię go do odcinka. No ale dobra, przejdźmy do Zakolaka, ponieważ jako jedyny napisał tutaj coś mega związanego z tym, co się działo w poprzednim odcinku. Przyznam ci szczerze, że spodziewałem się spotkania w kuchni więziennej, a co do tych worków, to myślę, że tam są jakieś krewetki czy inne małże. Szczerze powiedziawszy, po dłuższym zastanowieniu myślę, że możesz mieć rację, aczkolwiek nie zapominajmy o tym, że tutaj grasują osoby, które nie do końca mają coś pod kopułą. I myślę, że nawet byliby zdolni związać takiego człowieka, wcześniej go powiedzmy zabijając, i powiesić w takim worku i potem, nie wiem, zrobić z niego jakieś jedzenie. Sądzę, że oni są do tego zdolni, ale też powiedzmy, że być może mogą być tam jakieś krewetki małże czy coś zupełnie innego. A co do kucharza, to kojarzy mi się z jakimś psychopatycznym mordercą z mocnym urazem psychicznym. To jest dosyć odważna teoria, muszę przyznać, ale pokrywająca się po części z prawdą, bo spójrzmy na to, jak on również się zachowuje. Przecież on chcąc nie chcąc naprawdę przejawia, przynajmniej ja tak uważam, przejawia takie zachowanie godne osoby chorej psychicznie. Dobrze, dziękuję zatem za komentarze i liczę na to, że pod następnym odcinkiem będzie dużo, dużo, dużo więcej komentarzy, żebyśmy mogli sobie poczytać. Bo prawdę mówiąc, następny odcinek być może być już ostatnim. Nie mówię, że nie. Bo może zdarzyć się tak, że następny to będzie przedostatni, a następny to będzie ostatni. Dobrze zatem. Dziękuję za komentarze, a my przechodzimy do odcinka. No dobrze, moi drodzy. W ostatnim odcinku spotkaliśmy dwóch kucharzy, bo w sumie jeden sobie spał u góry, a raczej spała, bo to chyba ona, a drugi sobie na dole tam gotował. I jak pamiętacie, naszym zadaniem było po prostu zebranie kluczyka, żeby wsadzić w odpowiednie drzwi, a następnie dostać się do pomieszczenia przed tym pomieszczeniem, gdzie musieliśmy rozbujać się kiełbasą. No i trafiliśmy tutaj. A i nie wspomnę o tym, że żeśmy ostatnim razem też przecięli ręce Gargamela, więc no, długoręki Gargamel to już jest mit. Dobrze zatem, no to lećmy sobie z koksem. Zapalę sobie tutaj światełko. Co my tutaj mamy? O, widzę, tutaj mamy jakąś wajchę, czyli trzeba będzie coś tutaj odblokować. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, coś odblokowaliśmy. O kurde, o nie! Już na samym starcie! Już na samym starcie, kurde, z kucharzem! Ja pitole! Dobra, idź se. Idź se stąd!
O, ser z dziurami wyjął. Haha, i do kieszeni se chowa. Ale kradziej ty jesteś, nie? Poskarżę się twojemu pracodawcy, że ser podpierdalasz. Podpierdzielasz. Wiecie, staram się nie przeklinać. Lecimy sobie do góry. A, zobaczył nas, widzicie? Więc teraz szybko. Chodzimy tutaj. I teraz nas nie zobaczy. Nie ma po prostu możliwości, żeby nas zobaczył. Tym bardziej, że żeśmy się schowali. A on nie ma aż takiej długiej ręki jak Gargamel. No tak, rozglądaj się, idź se dalej tam. Nikt cię nie lubi. Ja zresztą też cię nie lubię, bo jesteś obrzydliwy. Teraz sobie wyjdziemy na spokojnie, bo myślę, że on nas nie słyszy. A gdzie tam nie słyszy nas? I sobie po cichaczu przejdziemy. Co to jest? To jest jakieś zwierzę? Ja pierdzielę, co on najlepszego zrobił? Tutaj mamy pewną zagadkę. Zagadka polega na tym, że musimy w sprytny sposób go oszukać, żeby zdobyć klucz. Ja mniej więcej wiem, o co z tym chodzi i dlatego sobie to tak uczynimy. Przejdźmy sobie tędy. On nas nie widzi. Wszystko fajnie. Oj, przepraszam. Musimy uruchomić to. I teraz szybko. Dobrze. Bierzemy klucz. Dokładnie tak, o to chodziło. Teraz zjeżdżamy sobie w dół. Hahaha, frajerze. Znaczy on i tak nas usłyszy, prawdę mówiąc. Pewnie już i tak się muzyka włączyła, bo ja mam troszeczkę ściszone. Tak więc ja tego do końca wszystkiego nie słyszę. Niemniej jednak wiem, że on tutaj zaraz przyjedzie. Dokładnie tak. Skrypt się odpalił. On sobie teraz przejdzie przez drzwiczki. Jestem ciekaw, czy przez te drzwi da się przejść. Tak szczerze. A nie, nie doskoczymy, dlatego że no tam, logiczne, bo w sumie gdyby dało się przejść, to byśmy musieli tutaj coś przestawić, żeby doskoczyć do klamki. A więc, jeżeli nie da się tutaj, to tutaj się da. Dokładnie tak. Tutaj mamy jakieś przejście. I mamy przy okazji autosave. I o! Kolejna gejsza zniszczona. To już chyba druga jest. Nie liczyłem, ale chyba druga. I w ogóle jesteśmy w jakimś tym. Na jakimś wysypisku śmieci? Takim mini wysypisku śmieci oczywiście. I mamy przepychaczkę do kibla. No myślę, że Jim, że byłbyś zadowolony, jeżeli zobaczyłbyś ten artefakt. Ale dobra, nie o przepychaczce. Idziemy sobie dalej. Tak więc zobaczmy, jak tutaj się prezentuje pomieszczonko. Widzę tutaj kolejna przepychaczka do kibla. Oj, widzę, że tutaj ten. Nie pierdzielicie się w tańcu. Piana, kolejna przepychaczka. Co wy macie tak dużo tych przepychaczek? Przecież Jim byłby w raju normalnie, gdyby to zobaczył. Tutaj mamy przejście do góry. Tutaj mamy zabarykadowane. W ogóle zauważyłem, że co druga krata jest otwarta. Ciekawe dlaczego w sumie. A, i tutaj już nie przejdziemy, ponieważ mamy klatę blokującą. Nie brokującą, tylko blokującą. Więc tak. Ja myślę sobie, że trzeba będzie sprintem
Dokładnie tak. Oj! Może nie tak. Bracia syjamscy, kurde, mnie gonią. Nawet w Little Nightmares. Nawet w Little Nightmares. Idźcie sobie tam dalej zmywać, nie przeszkadzajcie sobie. Ja sobie tutaj tylko tak czmychnę, zrobię sobie swoje parę rzeczy, a wy sobie dalej idźcie pracować. Róbcie za najniższą krajową. Jesteście w tym dobrzy. Mówię serio. O! Chyba mnie jeden zauważył. Nie mam tutaj pewności. A może mnie nie zauważył? Dobra. Teraz mnie zobaczył. Zauważyłem. Ej! Oni maskę mają! Ej, widzicie to? Ta głowa, ona mu odpada. Dosłownie, tam widać taką szparę. Ej, teraz to dostrzegłem. No... What? Nie wiem, jakim cudem on mnie teraz zobaczył, ale okej. Patrzcie na to! Tam jest szpara! Ewidentnie jest szpara! To jest maska! Oni mają maskę! Chyba, że cały ten grubas jest jednym wielkim kostiumem. Jezu, ta gra daje sobie tyle teorii, że to jest szok. No nic to. Przejdźmy sobie dalej. Tam widzę, że on sobie tam dalej pracuje, ja sobie tutaj w kąciku stanę. Dobra, idź sobie, tak, tak, idź sobie, bierz talerzyk. Idź sobie go dodatkowo przeczyść, bo ja widziałem tam kawałek mięska. Tam chyba kotlet mielony, czy tam z Devolaya był. Ki wie, w każdym razie widziałem tam kawałek. Tam chyba nawet ziemniaczek się gdzieś przewinął, więc... I patrzcie teraz na to. Przejdziemy sobie tędy. Aha, ktoś tu się striggerował, bo komuś talerz zbiłem. No, wy mnie niestety nie dosięgniecie. Chcielibyście, ale nie ma tak łatwo. Chyba, że popełnię jakąś głupotę i spadnę, no ale myślę, że to jest mało prawdopodobne. Tutaj widzę, że już jeden na mnie czeka, więc zrobimy coś takiego. Spadniemy sobie w dół i biegiem. O kurde, o kurde. Dobra, zrypałem. Oficjalnie zrypałem. Mogłem przez tam... dołem przebiec. Nie pomyślałem o tym. Dobra, tutaj jesteśmy. Szybka akcja. Wow, 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 talerze! Kurde, pieprzone talerze! Najgorzej. Najgorzej. Dobra, patrzcie, jak spowolniony. Dobrze, o to chodziło. Wow, wow, co wy odwalacie najlepszego? Dobrze, uniknięte. Kurde, oni winem rzucają talerzami, ja pierdzielę. Spokojnie. Ja wam nic nie zrobiłem. Raczej nie zrobiłam, bo to jest Six w końcu. Kuchnia! Mamy kolejne trofeum! Nice! O kurde! Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy, cholerka? Zapalmy sobie może. To trochę wygląda, jakbyśmy byli już na lądzie. Przez takie okrągłe okienko przeszliśmy? Kurde. Uwaga, bo z tej rury można łatwo spaść. Ty, mamy jakąś drabinę. Wejdźmy tam. O Jezu, przypomina mi się ten mem z Metal Gear Solida, nie? Po tej drabince.
Ja pierdziele, no nie. O Jezus Maria. Ty, na lądzie jesteśmy. Ej, jak to ładnie wygląda. Ej, co jak co? Ja teraz poczułem się, jakby ja wyszedł na ląd, nie? A nie Six. Serio. Brakowało mi czegoś takiego, brakowało mi. Kurde, za dużo jakby akcji dzieje się w środku. Ale dobra, jest to do przeżycia. Przeskoczmy sobie dokładnie tutaj. W sumie już to zrobiłem. Mewy, kurde, co tu się najlepszego dzieje? No takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. Takiej akcji w sumie się nie spodziewałem. I tutaj mini drabinka i tam widzę, że jakieś grubasy idą sobie już na ten statek. A my dostajemy się coś a la drugie piętro? Trzecie piętro? Jezu, ale kamera jest oddalona. Ja ledwo co widzę, czy ja się dobrze wspinam. A dobra, kamera się przybliża. Ja nic nie muszę robić, to kamera sama z siebie się przybliża. Chyba to był efekt zamierzony, by pokazać graczu te piękne widoki. No, mewki, mewki. Mewy to ogólnie są może nie straszne stworzenia, ale strasznie niebezpieczne stworzenia. One niby z pozoru takie ohoho, cichutkie, spokojne. A jakby chciały, to by cię zaraz podziobały, nie? A i tutaj widzę, co tu się z nimi dzieje? Gdzie oni w ogóle idą tak by the way? Sam jestem szczerze ciekaw, gdzie my teraz w ogóle idziemy. Najpierw byliśmy w ogóle na jakiejś kuchni, godzili nas opętani kucharze, a teraz idziemy w jakieś kurde slumsy. Na jakieś slumsy, kurde. No jestem zaskoczony. Szczerze trochę swoją kamerkę powiększyłem, bo nie powiem, że nie. Trochę za mały jestem w OBS-ie, jak tak na to spojrzałem. Dobra. To jest proste, trzeba było po prostu wyrwać deskę, no bo nie ma tutaj nigdzie żadnego przejścia. I idziemy zatem tędy. Chociaż możemy przebiec, bo tutaj nic się nie dzieje takiego. O kurde, jesteśmy na rurze teraz. Bez żadnych skojarzeń. Six ma dopiero 10 lat. I mamy tutaj naszych kurde grubasów. Gdzie wy idziecie, panowie? Gdzie wy idziecie? Ej, to... Geisha tam jest! Patrzcie, ona nas obserwuje. Widzicie to? Ona nas... ewidentnie nas obserwuje. Dobra, jesteśmy w jakimś tutaj pomieszczeniu. W ogóle stylizacja tego pomieszczenia trochę mi Chiny przypomina. Nie wiem, czy wam też. Bo tak stylistycznie przypomina to Chiny, nie? Przez te lampiony chociażby, po których teraz się wspinamy. A przejdźmy sobie tędy. O kurde, ale wyżerka. Ty, tu są te ciasta z tych kreskówek i różnych takich filmów, że są pakowane w taką metalową foremkę i tak wystawają te ciasta. Bardzo bym chciał takiego spróbować. Takiego, powiedzmy, takiej konstrukcji. Tutaj mamy szynkę, widzę. No, mięsna ta uczta. Mięsna, mięsna. Kiełbaski, zupy. Okej. I talerze, które... Czy on wpierdziela surowe mięso? Chłopie, ty możesz tasiemca dostać. Dobra, nieważne, nie będę się martwił o twoje życie, bo nie obchodzisz mnie jakoś. Co jest? Ej! On chce mnie zjeść, what? Weź spadaj, gościu! Ewidentnie on chce mnie zjeść. Jestem mało mięsisty. Znaczy, mało mięsista. Ojejku, ale wy mnie... Ale wy jesteście uroczy, próbujecie mnie złapać, ale nie tym razem. Za niscy jesteście. Nie zesraj się tam. No, dawaj, dawaj, pomachaj rączką. Pokryć sobie żaróweczki. Ja sobie przejdę dalej. Dobra, widzę, że oni tutaj sobie też wpierdzi... Wow, 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 dobra, nie będę przesuwał, bo ten zaraz się striggeruje. Zacznie mnie gonić. Przejdźmy sobie ten, przebiegnijmy w sumie. O,
Przesuńmy to pomieszczonko. Znaczy pomieszczonko. Ten taboret przesuńmy, bo tutaj coś jest. O, grzyboludek. Siemanko. Dawno cię nie widziałem. I lampa. Zapalmy sobie oczywiście ją. Siema grzyb... Ej, skarpetka, what? Po co ty masz tutaj skarpetkę? Siema grzyboludku, no siema, siema, dawaj. Poskaczemy sobie, jej. Huhu. Dawaj, dawaj, dawaj. Poskaczemy sobie. O, patrz, wezmę cię, uściskam cię. Jak widzisz. Skaczemy sobie, chodź, chodź. Dobra, słuchaj. Ja niestety muszę spadać. Mam misję do wykonania. A mianowicie... przebiec dalej. No i dobra, i co tutaj trzeba zrobić? Chyba do końca ten taboret trzeba przesunąć. Nie mam albo nie. Tutaj trzeba się dostać, oczywiście, że tak. O! Fajnie, zjadł mnie jeszcze! Smaczny byłem? Wow, 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 dobrze, dobrze! Patrzcie, jak uniknione! Ha, 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 widzicie? Jedźcie sobie tam, kurde, na stole, który jest poplamiony winem. Chociaż to wino jak krew wygląda. Czy oni piją własną krew? Nie, no dobra, to jest doszukiwanie się już drugiego dna. Więc może tak nie róbmy. Ale przejdźmy sobie tędy, bo nie ma innego przejścia. Przejdźmy sobie tędy, tędy, tędy. No, 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 wy tam, kurde, o! Widzę, że jeden już tam zaskoczył. Grubas. What? Six! Kurde, mogłem... nie machać tak gałką. Tak by się to wtedy nie stało. Dobra, jesteśmy z powrotem na drugiej stronie teraz. Okej, i co my tu mamy? Przejdźmy sobie tę... O, o, o! O, znowu! Znowu z tym samym! Dobrze? Dobrze ci tak, frajerze? Pal gumę. I zium! I jesteśmy bezpieczni. Na razie jesteśmy bezpieczni. O, gejsza. O, i ty jeszcze. No ciebie to zabraknąć nie mogło, nie? Musiałeś się tutaj wpieprzyć. Mnie nie ma. Mnie nie ma, nie znajdziesz mnie. Mówiłem, że mnie nie znajdziesz. Idź sobie z kibelka skorzystać. Jezus Maria, jaki trigger. Co ty tak trzaskasz drzwiami? Mam ci też trzasnąć w domu, jak wejdę do ciebie? Dobra, rzućmy sobie tym. Bo jak widzicie, tutaj mamy przejście. Wiecie, po czym rozpoznałem, że tutaj jest przejście? Po tym, że za tym szkłem było widać kraty. Przynajmniej ja je widziałem. Więc no. Więc było to łatwe do ogarnięcia. Przejdźmy sobie między teraz tymi kratami. Oczywiście, że tak. I idziemy sobie górą. Górą, górą, górą. Tam widzę, że ten kucharz sobie dalej coś ciacha. O, wow! Okej. Interesujące. Okej, powtórka z rozrywki. Idziemy teraz tędy po cichutku. Dokładnie tak. Nie szarżujmy, bo zaraz znowu spadniemy. I spadamy tutaj. Po czym bierzemy gejszę i niszczymy ją. Trzecia gejsza. Dokładnie tak. I co, teraz przejdziemy sobie tędy, bo nie ma tutaj innego przejścia. I zium do góry, dokładnie tak. Zium do góry. Tutaj jakiś stolik widzę. W sensie wózek
z jakimiś tutaj rzeczami, być może jakimś jedzeniem. Mamy sobie tutaj ten latarnię i autosave. Okej, spoko. To mi naprawdę wystarczy. A wystarczy mi do tego, żeby zakończyć ten odcinek. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja, jeżeli jesteście nowi, po więcej. Oczywiście zapraszam wejść sobie na socjale, linki są zostawione w opisie tu na dole. No i cóż, to by było na tyle, tak więc jestem ciekaw, czy jakieś ciekawe teorie napiszecie odnośnie tego, co się dzisiaj działo, co miało miejsce. I cóż, liczę na to, dlatego że następny odcinek to będzie już prawdopodobnie ostatni odcinek z Little Nightmares. Tak więc, to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i... Elo!